Krzyż i demokracja. Szczęść Boże. Trwamy wciąż jeszcze, drodzy Państwo, w wydarzeniach paschalnych wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Każdego roku, śledząc te wydarzenia, uczestnicząc w nich, przekonuje się, a myślę, że Państwo zechcą podzielić to przekonanie, jak bardzo dramat wydarzeń Wielkiego Tygodnia odwzorowuje się w naszej współczesności. Inaczej mówiąc, jak bardzo to wszystko, co stanowi dramat naszego życia w każdym jego wymiarze, dramat naszych rozdartych sumień, znajduje swoje zrozumienie, wyjaśnienie w wydarzeniach Wielkiego Tygodnia i dotyczy to nie tylko wydarzeń czysto duchowych, także wydarzeń pozornie odległych od życia duchowego, jak na przykład problemu demokracji. Dokładnie w czasie świątecznym w jednej ze stacji telewizji niepublicznej w programie publicystycznym rozmawiało ze sobą dwoje etyków, dwoje profesorów znana feministka i niemniej znany ksiądz oboje bardzo znani, oboje gruntownie wykształceni. Jak można się domyślać z profilu tej stacji telewizyjnej, ale także z profilu intelektualnego obojga rozmówców, Tematem ich dyskursu były jeszcze swoiście kontynuowane gorzkie żale. No, nie w sensie religijnym, ale w wymiarze społecznym i politycznym. Pani profesor utyskiwała, że Bóg jest wszędzie, w Kościele jest PiS. Natomiast ksiądz profesor ubolewał nad grzechem Kościoła w Polsce, który nie rozumie demokracji, nie jest w stanie jej uznać, przyjąć, zaaprobować. Zawsze przy okazji takich rozmów warto postawić sobie pytanie: czym jest demokracja? Słowo klucz, słowo wytrych, słowo używane i nadużywane. To pytanie pojawia się przecież także bardzo wyraźnie w kontekście Wielkiego Tygodnia i wydarzeń związanych z męką i śmiercią Jezusa. Jego proces, proces Pana Jezusa, podobnie jak i proces Sokratesa. Pokazują zarówno modelowy mechanizm demokratycznej woli większości, jak i w równym stopniu te procesy odsłaniają tragiczną pomyłkę, zbrodniczą pomyłkę tego mechanizmu. I to jest fakt, który bardzo często przywołujemy, wskazując tym samym, że nie wystarczy sam prosty mechanizm większościowy, nie wystarczy wola większości społeczeństwa, narodu, ludu. Nie wystarczy mechanizm większościowego głosowania opinii, sama technika decyzji, nie wystarczy stwierdzić, że dany system polityczny jest już dobry. Moją uwagę od lat zwraca nieco inny element dramatu Golgoty. W Ewangelii według św. Łukasza czytamy bardzo dobrze znane nam słowa: A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili, innych wybawiał. Niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do Niego i podawali mu ocet, mówiąc, jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu. Czy ty nie jesteś Mesjaszem, wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz. Chociaż tę samą karę ponosisz, my przecież sprawiedliwie. Odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał, Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Drodzy Państwo, jak bardzo krzyż Jezusa polaryzuje ludzkie postawy. Z jednej strony jest to, co możemy nazwać postawą większościową. I zauważmy, że jest to swoisty konsensus, swoista umowa społeczna różnych grup, grup interesu. Są w nim członkowie Wysokiej Rady, żołnierze, tłum, i jest w tej grupie, znajduje się w niej człowiek absolutnie przegrany życiowo, konający, taki swoisty życiowy outsider. Ale w tej jednej chwili ten człowiek może poczuć się po stronie zwycięzców, być jednym z nich. Stać się członkiem Komitetu Obrony Interesów, członkiem obywateli prawowiernej władzy, być jednym z nich. Wybiera zatem konsensus z większością, ale tym samym zamyka się na Boga, na Jego bliskość, na Jego moc wyzwolenia i traci wszystko. A z drugiej strony, z drugiej strony krzyża, z drugiej strony posta w opozycji do tamtej grupy interesu, jest drugi człowiek. On jest zupełnie sam, bez poparcia, ale jest po stronie prawdy. Przylgnął do prawdy, zaufał prawdzie. Demokracja oderwana od wartości staje się łatwo systemem totalitarnym, uczył święty Jan Paweł II. Przypominał te swoje słowa także w Polsce, w polskim parlamencie. Demokracja oderwana od prawdy. Można powiedzieć, iż grozi samozagładą i może tak naprawdę Kościół lepiej rozumie demokrację niż ona dzisiaj pojmuje.